Nie każdy może wiedzieć, gdzie pójść, aby to złoto kupić i też w jakiej formie je nabyć. Gdzie byś polecił? Załóżmy, ktoś ma 10 tysięcy albo ma 100 tysięcy. Gdzie ma iść osoba z 10 tysiącami, a gdzie osoba, która ma 100 tysięcy, aby kupić złoto i srebro? No bo Bitcoina wiemy, na przykład na Kanze, tak? A co ze złotem i srebrem? Jeżeli chodzi o złoto i srebro, to tutaj bym musiał bardzo dużo na ten temat mówić. Mhm. Natomiast najlepszym rozwiązaniem będzie zaproszenie widzów na mój kanał YouTube, Fil Konieczny. Tam znajdziecie film, jak inwestować w złoto i dokładnie tłumaczę, jakie gramatury, czy to mają być sztabki, czy monety, jak sprawdzać i tak dalej. Ale przy okazji Twojego pytania poruszyłeś bardzo ważną rzecz, ponieważ zadałeś takie pytanie, co ma zrobić osoba, która ma na przykład 10 tysięcy złotych. Mhm. I chciałbym troszeczkę poruszyć ten temat, ale w innej kwestii. To jest też kolejny czynnik, który przemawia za Bitcoinem, ponieważ mając 10 tysięcy złotych, w tej chwili prawdopodobnie będziemy w stanie kupić jedną uncję złota. Tak podrożały ceny, ponieważ w złych czasach też mamy coś takiego, jak odklejenie się ceny złota papierowego od ceny złota fizycznego. Dla osób, które nie wiedzą, w bardzo prosty sposób mogę to wytłumaczyć tak, że tego złota papierowego dzięki banksterce, która stara się nas oszukiwać na każdym kroku, jest o wiele więcej niż złota fizycznego i oni sterują ceną złota na podstawie jakichś tam widzimisię, ale ta cena to jest cena złota papierowego, ale gdy przychodzą naprawdę bardzo, bardzo złe czasy, to wtedy tak naprawdę złoto fizyczne ma realną wartość. Ludzie uciekają w fizyczne złoto, a nie papierowe i cena się odkleja. I na przykład możemy mieć tak, że złoto papierowe, czyli oficjalna cena złota wynosi na przykład 9 tysięcy złotych, ale wszędzie w mennicach będzie kosztowało 10 tysięcy złotych. Więc teraz tak mniej więcej jest i teraz, gdy nagrywamy ten materiał, uncja złota kosztuje około 10 tysięcy złotych, więc za 10 tysięcy złotych jesteśmy w stanie kupić sobie jedną taką monetkę, nawet nam na srebro już nie starczy. I to jest kolejny taki czynnik, ponieważ bardzo dużo osób ma o wiele, wiele mniejsze oszczędności albo ma tylko 10 tysięcy złotych. I wtedy, jeżeli takie osoby chciałyby zdywersyfikować i włożyć część z tych pieniędzy, chociażby w Bitcoina, część w waluty obce, część w srebro, to już na to złoto im nie starczy i to jest kolejny czynnik przemawiający za Bitcoinem w takich nieciekawych czasach, ponieważ wtedy ludzie chętniej też uciekają w Bitcoina, ponieważ mogą go kupić za mniejszą wartość. Bitcoin jest podzielny na 100 milionów części, możemy kupić Bitcoina za 10 zł, za 100 zł, za 1000 zł, oczywiście do tego dochodzą prowizje, więc to może być mniej lub bardziej opłacalne, ale takie osoby z mniejszym kapitałem potencjalnie chętniej będą inwestowały w Bitcoina, co pokazywały różne kryzysy lokalne, czy to była Turcja, czy to były Chiny, wszystkie kryzysy, nawet na Ukrainie, teraz ciekawostka, na Ukrainie, kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny, ludzie tak rzucili się na Bitcoina, że jego cena wystrzeliła do 46 tysięcy dolarów. Te hrywny, gdy przeliczylibyśmy na dolary, to Bitcoin tam kosztował 46 tysięcy dolarów, ich giełdy nie ogarniały tak dużego zainteresowania Bitcoinem. I to było wszędzie, w Zimbabwe, we wszystkich krajach afrykańskich, gdzie były hiperinflacje, kryzysy, mini-wojny i tak dalej. Wszędzie tam ludzie rzucali się na Bitcoina i to jest kolejna rzecz, która przemawia za tym, że potencjalnie w długim terminie Bitcoin może nam dać dosyć dobre zyski. Okej, powiedziałeś, że na złoto nie wystarczy z tych 10 tysięcy, jeżeli ktoś podejmie się decyzji, że dywersyfikuje. Ale przecież zobacz, są te monety na przykład po 10 tysięcy, jednouncjowe, ale są też bardzo małe sztabki dwugramowe. Czyli rozumiem, że je odradzasz kupować, czy jak? Tak, te sztabki odradzam kupować. Te dwugramowe. Z tego względu, odradzam i nie odradzam. Zależy, komu chcecie to potem sprzedać, tak? Bo ja na przykład mam taką zasadę, że ja kupuję złoto na wieczne niesprzedanie. Mam nadzieję, że kiedyś przekażę je moim dzieciom lub wnukom. I to jest, powiedzmy, takie moje zabezpieczenie, moja potencjalna emerytura na złe czasy, ale mam nadzieję, że nigdy go nie będę musiał użyć, czyli część zysków, powiedzmy, przekładam do złota. Natomiast jeżeli ktoś planuje kupić złoto po to, żeby je sprzedać, to złoto zazwyczaj nie jest inwestycją taką, która daje zarobić. Złoto kupujemy po to, aby przechować siłę nabywczą pieniądza. I tak, oczywiście, jeżeli kupilibyście chociażby dla przykładu złoto, kiedy ja o tym mówiłem w lipcu 2018 roku, no to na nim byście zarobili jak najbardziej. Tylko pytanie, czy dzisiaj chcielibyście to złoto w tych niepewnych czasach sprzedawać? To jest taka decyzja, powiedzmy, dosyć ryzykowna. Natomiast w większości przypadków złoto przechowuje siłę nabywczą pieniądza, czyli jesteśmy w stanie w nie
teraz za 10 lat, za 100 lat kupić dokładnie tyle samo. Kiedyś czytałem o tym, że za jedną uncję złota ponad 100 lat temu mężczyzna był w stanie ubrać się od głowy do stóp, czyli od stóp do głowy, włącznie z zegarkiem. Mhm. No, biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę jednej uncji złota, 10 tysięcy złotych, też byśmy kupili sobie ubranie, buty oraz jakiś, powiedzmy, zegarek. Dokładnie też tak jest z samochodami. Już nie pamiętam dokładnie ile uncji, ale ileś tam uncji kosztował pierwszy Ford, pierwszy Ford. Samochód, który wypuścił Ford. I ten Ford kosztował jakąś tam określoną ilość uncji, nie pamiętam dokładnie jaka to była ilość, ale gdy sprawdziłem sobie ile kosztuje w tej chwili nowy Ford z salonu, to dokładnie kosztuje tyle samo uncji złota, więc to jest sposób na przechowanie siły nabywczej pieniądza, natomiast gdybyśmy mieli wtedy amerykańskie dolary i na przykład mielibyśmy 200 dolarów, bo tyle mógł kosztować wtedy samochód, no to teraz za 200 dolarów samochodu byśmy już nowego z salonu nie kupili. Także jeżeli chcemy mieć złoto, to musimy pamiętać o tym, że raczej to będzie sposób na przechowanie siły nabywczej pieniądza. I teraz, jeżeli chcemy nim handlować, jeżeli chcemy je kiedyś sprzedać, to najbardziej opłacalne jest kupowanie jednouncjowych monet lub sztabek. Większość osób woli monety z tego względu, że nie są zamknięte i można je jakoś sprawdzić. Natomiast im mniejsza gramatura, tym większą prowizję musimy zapłacić. I teraz, jeżeli będziemy chcieli sprzedać to z powrotem do menicy, jeżeli będziemy chcieli to sprzedać w jakimś kiosku, w jakimś punkcie, bo często ludzie kupują takie jednogramowe, dwiegramowe sztabki w takich kantorach i tak dalej, wtedy złoto musiałoby rosnąć naprawdę bardzo, bardzo dużo, żebyśmy w ogóle wyszli na zero. Natomiast jeżeli przyjdzie kompletna klapa i będziemy sprzedawali to zwykłemu Kowalskiemu innemu, no to potencjalnie takie rozwiązanie może być lepsze. Ale dopóki nie będzie kompletnej klapy, to możecie zakładać, że raczej złoto tyle nie urośnie, byście wyszli na zero i osiągnęli tę siłę nabywczą pieniądza, którą włożyliście w momencie zakupu. No dobrze, czyli o złocie już co nieco wiemy, o walutach również. I teraz pytanie bardzo ciekawe od Tommy Lee. Kiedy ruszasz z luksusowymi bunkrami, i czy myślisz, żeby ruszyć od razu w większej skali w różnych miejscach? Może przypomnij, o co chodzi z tymi bunkrami, bo może nie każdy wie. Jeżeli chodzi o luksusowe bunkry, nie wiem, czy to byłyby luksusowe bunkry. Nigdy nie planowałem robić tak naprawdę bunkrów, natomiast planowałem zrobić takie osiedle prepersowe z domami kopułowymi na działce, na której akurat tak się składa, że jest bunkier. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten pomysł, na razie to wstrzymałem z tego względu, że też musiałem poczynić różne inne inwestycje. I niestety te złe czasy przyszły na tyle szybko, że podejrzewam, że zanim zdążyłbym postawić, tam liczyłem około 10 do 13 domów kopułowych i to wszystko zrobić, to sytuacja już się rozwinie na tyle, że podejmiemy decyzję, czy mieszkać w Polsce, czy też nie mieszkać w ogóle w Europie i co tutaj się na świecie wydarzy. Także jeżeli chodzi o ten pomysł, to na razie jest wstrzymany, natomiast w przyszłości, jeżeli będzie nieco lepiej, planuję takie coś zrobić, taką prepersolandię, z tego względu, że można dzięki temu mieć fajnych sąsiadów, sąsiadów, którzy też prowadzą różne ciekawe biznesy, ponieważ no nie każdego na taki powiedzmy dom kopułowy też będzie stać, żeby go sobie kupić na wszelki wypadek. Dlatego można mieć sąsiadów, którzy mają podobne zainteresowania do mnie. Okej. To co, lecimy w takim razie dalej. Co myślisz o nagłym wycofaniu bitumatów w UK? Bo ostatnio były takie informacje. No, można było się tego spodziewać i spodziewam się tego, że to wszystko będzie coraz bardziej uregulowane i tak jak już kiedyś powtarzałem, jeszcze w latach 2017-18, wtedy był rynek bardzo mocno nieuregulowany, ale jednocześnie też nie wiedzieliśmy, w którą stronę pójdą rządzący. I ja wtedy pamiętam, że mówiłem, że nie wiem, czy będziemy mieli kolejne hossy. Tą jedną podejrzewam, że będziemy mieli, zdążymy mieć, natomiast nie wiem, czy będziemy mieli kolejną i kolejną i kolejną, ponieważ wtedy staliśmy w takim rozdrożu, na skrzyżowaniu, gdzie można było pójść w lewo lub w prawo, a dokładnie to rządzący mogli pójść w lewo lub w prawo. I mieli oni do wyboru dwie opcje. Całkowity zakaz kryptowalut, ponieważ dzięki nim ludzie mogą przesyłać wartość bez pośredników, jakimi są rządzący właśnie i też banki, lub też pełna regulacja KYC, AML i poszli w stronę łatwiejszą dla nich i bardziej opłacalną, z tego względu, że delegalizacja kryptowalut spowodowałaby to,
że ludzie dalej by i tak ich używali, mieliby VPN-y, oczywiście ta delokalizacja musiałaby być na całym świecie, wystarczy tak naprawdę jeden kraj na świecie, który by miał w pełni legalnego Bitcoina, tam mogłyby się rejestrować giełdy i dalej byśmy za pomocą VPN-a mogli je używać, więc ta delegalizacja kryptowalut to jest utopia. Pamiętam, że kiedyś taki mem się pojawił w roku 2016 albo 2017, gdzie tam było wielkie otwarte pole i na nim była taka tylko furtka i to był symbol delegalizacji Bitcoina przez Chiny. Ciężko jest bardzo mocno zdelegalizować kryptowaluty, ciężko jest zdelegalizować technologię blockchain i tą całą decentralizację, zwłaszcza, że nawet jeżeli by się zdelegalizowało konkretne kryptowaluty, to ta technologia z nami zostaje. To już z nami, powiedzmy, zostaje i możemy się odforkować, tworzyć nowe projekty i dalej przesyłać między sobą wartość. Ewentualnie możemy bardziej lub mniej też być w podziemiu i tak zwanym darknecie, gdzie będziemy tego wszystkiego używać. I tak naprawdę ta delegalizacja moim zdaniem jeszcze bardziej by pchnęła ludzi do tego, że ludzie by mieli jakby taki drugi nieregulowany obrót, i rządzący straciliby, powiedzmy, na tym po pierwsze kontrolę nad ludźmi, po drugie nie wiedzieliby, kto tych kryptowalut używa, a po trzecie jeszcze by nie mogli zarabiać na podatkach. No więc poszli w nieco mądrzejszą stronę dla nich, nieciekawą dla nas z tego względu, że mamy mocne KYC, mamy mocne AML, czyli dla osób, które nie wiedzą, KYC to jest Know Your Customer, a AML to jest Anti-Money Laundering, czyli przeciwko praniu brudnych pieniędzy, te wszystkie ustawy. No i dzięki temu mamy kryptowaluty jako aktywo spekulacyjne, ale zabrano nam wolność, ponieważ co to jest za wolność, jeżeli musimy podawać dowody, zdjęcia, skany, wyciągi z konta i jakieś proof of adresy i tak dalej na giełdach. No już tego nie ma, brakuje, że niedługo będziemy musieli numer buta pokazywać i wszystko. Także w tym momencie zabrano nam tę anonimowość. Jeszcze oczywiście są bitcoiny anonimowe, bo możemy mieć bitcoina, zależy jak go kupiliśmy, tak? Osoby mądrzejsze wiedzą o co chodzi. W każdym razie nie będę tutaj tego rozwijał, no ale wiadomo jest to, że te bitomaty będą wycofywane i to te wszystkie anonimowe transakcje powolutku, krok po kroku będą blokowane. Także moim zdaniem najważniejsze jest, żeby umieć kupić bitcoina anonimowo, ściągnąć go na bezpieczny portfel, żeby nie trzymać go na żadnych giełdach i tak dalej i w razie czego gdzieś tam go mieć. Okej, słuchaj, a dzisiaj też rozmawialiśmy o naszym wyjeździe, który niedługo może się odbyć i właśnie jest pytanie a propos wyjazdu. Czy w razie, gdy konflikt się rozszerzy na nasz kraj, to masz plan ewakuacji? Dokąd? Czy raczej zostajesz tutaj walczyć za to państwo z tektury? Pytanie od Aqua. Mam plan wyjazdu, a nawet planuję wyjechać za jakiś czas, nawet gdy nie zrobi się... Nawet wiem kiedy. Nawet gdy nie zrobi się źle, po prostu chcę też odpocząć troszeczkę. I powiem wam tak, nie wydaje mi się, by tutaj nam coś w Polsce groziło jakoś bardzo. Też biorąc pod uwagę to, jak Rosja zachowuje się na Ukrainie i że tam z tym krajem nie może sobie poradzić, dla mnie jest bardzo mało prawdopodobne, że zaatakuje kolejny kraj, przynajmniej nie teraz. Do tego mam znajomych też rozsianych po całym świecie, mam znajomych na Litwie, mam znajomych na Słowacji. Dzwoniłem też do nich, co tam się u nich dzieje i tutaj mogę was pocieszyć, że u nich w telewizji też ich straszą, że zaraz Putin zaatakuje czy to Litwę, czy to Słowację. Dodatkowo też Litwa, Łotwa, Estonia mają jeszcze większe ryzyko ataku z tego względu, że są nieco biedniejsze, nie są mniejsze i poza tym no, były w tym bloku wcześniejszym, więc tutaj czemu akurat miałby atakować nas? Potencjalnie też patrząc na taką strategię wojenną, no musiałby najpierw przejść przez całą Ukrainę, żeby do nas z tymi czołgami dojechać, a już na Ukrainie ma problemy, gdzie by tankował samoloty i tak dalej. Więc no to ryzyko nie jest takie duże. W tej chwili to jest więcej straszenia niż faktycznie tego zagrożenia. Zresztą tak jak to było z najpopularniejszą chorobą na świecie, gdzie tam nam wciskano trumny w Bergamo, wożenie trumien ciężarówkami, czy też brak miejsc na cmentarzach oraz ludzi umierających na ulicach w Chinach. Dużo rzeczy jest z innych wojen, dużo rzeczy jest pokazywanych z innych lat. Tak naprawdę podzieliłbym to wszystko też na dwa.
Swoją drogą też starałem się jakoś tam pomóc na Ukrainie. Wysłałem autobus taki, żeby odebrał tam kobiety i dzieci. Tam z moim znajomym, który ma też hotel i pracują u niego Ukraińcy, staraliśmy się tam osiedlić te kobiety i dzieci. Tam kilkadziesiąt kobiet i dzieci udało nam się do Polski przyciągnąć. I muszę ci powiedzieć, że no nie do końca to też tak wygląda, jak nam pokazują. No, to nie propaganda jest tak, z każdej strony. To nie jest też tak, że wjeżdża się na Ukrainę i od razu tam bomby jakieś latają. No. Tak to zostawmy. Jest jedno ciekawe pytanie. Czemu Radek nie ma własnych pytań? Temu, że znamy się prywatnie i po prostu, co mamy wiedzieć, to tutaj, wiemy. Tutaj ustaliliśmy, że najlepiej będzie odpowiedzieć na wasze pytania, z tego względu, że no, Radek wie, co ja myślę. Z Radkiem się, tak jak powiedział, znamy. Radek zna też moją strategię i ja znam Radka i wiem, jak on handluje. No i bez sensu jest, żebyśmy gadali o tym, o czym wiemy, zwłaszcza jeżeli nie odpowiedzielibyśmy na pytania, które was nurtują. Także na Twitterze postanowiliśmy napisać post, żebyście zadawali pytania i na te pytania odpowiemy, bo chyba lepiej byśmy odpowiadali na to, co was interesuje, niż by Radek słuchał drugi raz to samo. Dokładnie. Więc to jest pierwszy jakby powód, dla którego no nie nagrywam na siłę, nie staram się nigdy nagrywać na siłę, żeby robić materiały i wypluwać je jeden po drugim, żeby się tam mi jakieś wyświetlenia zgadzały. Nagrywam tylko wtedy, gdy mam coś do powiedzenia. A drugi powód jest prosty. Miałem takie przesilenie w pewnym momencie i powiedziałem, pierdziele nie robię. Bardzo ładnie powiedziałeś. I postanowiłem, że najpierw ja. Okay. Najpierw ja. I teraz stosuję prostą zasadę, najpierw ja. I najpierw ja muszę odpocząć, najpierw ja muszę sobie pojechać na wakacje. Potem, jak będę wypoczęty i będę miał czysty umysł, mogę pomagać dalej, ale najpierw ja. I myślę, że to jest bardzo fajna zasada, którą polecam każdemu, zwłaszcza tym osobom, które na siłę starają się pomagać innym lub chcą zbawić świat. Można się dorobić tylko i wyłącznie chorób i dużego stresu. Także najpierw wy pomóżcie sobie, potem pomagajcie innym. A co robisz dokładnie, aby sobie pomóc? Teraz podróżuję właśnie. Dzisiaj nawet. Tak, staram się miło spędzać czas. Dynamiczne podróże. Jeżdżę sobie na snowboardzie, jeżdżę na wycieczki, odpoczywam. Strzelasz. I strzelam i się relaksuję jak tylko mogę. A co będzie robił Fil Konieczny za 5 lat? Za 5 lat? Tak. Kurczę, za 5 lat Fil Konieczny. Mam nadzieję, że dojdzie już do takiego etapu, że odejdzie od YouTube'a. Zdejmie maskę. Zdejmie maskę i będzie sobie wstawał rano. Marzę o czymś takim, żeby wstać rano. Podejrzewam, że to jest nierealne, ale marzę o czymś takim, by móc wstać rano, otworzyć oczy i zacząć się w łóżku zastanawiać, co ja dzisiaj będę robił. Chciałbym dojść do takiego etapu, w którym będę mówił, a dzisiaj może wyjmę motocykl, a może kładem pojeżdżę, a może gdzieś tam sobie pojadę na rybki. Niestety, jeżeli uważacie albo myśleliście, że tak jest, jak ktoś ma pieniądze, to tak nie jest, bo pojawiają się nowe znajomości, nowe biznesy, coraz nowe większa dywersyfikacja, coraz większe różne problemy z biznesami i teraz Fil Konieczny w większości, poza tym powiedzmy odpoczynkiem i najpierw ja, to rozwija kolejne biznesy i kiedyś wydaje mi się, znaczy chciałbym, żeby kiedyś przyszedł koniec i żebym sobie powiedział, dobra, teraz wystarczy już i przechodzę na taką prawdziwą emeryturę, gdzie będę się zastanawiał, co powinienem dzisiaj zrobić. Pięknie, słuchaj, ja ci tego życzę, zresztą mam nadzieję, że cały czas gdzieś będę obok, tak jak ty obok mnie. I Fil, ja ci bardzo dziękuję. Jedziemy może coś jeszcze przekąsić. Dobrze. Chyba już nie masz miejsca po dzisiaj. Kochani. Dzisiaj było grubo. Serdecznie wam dziękujemy. Cieszę się, że oglądaliście to nagranie. Pamiętajcie, że to nie były rekomendacje inwestycyjne. Podejmujcie swoje decyzje bezpiecznie i po prostu bądźcie spokojni i bezpieczni w tak trudnych czasach przez mądre zarządzanie swoim kapitałem i przez edukację po prostu w odpowiedni sposób. Bardzo ci dziękuję, Fil. Dziękuję.